Kto powiedział, że Mustang nie jest pakowny? Na chwilkę zajrzałem do Nur-Sultan w Kazachstanie. Tradycyjne jedzenie, taki makaronik z koniną. Jem konia. Jestem sobie w Taszkencie, w Uzbekistanie, w hotelu. Zobaczcie, jak wygląda mój taki setup, kiedy mam dłuższy pobyt. Zawsze do telewizora podłączam sobie Xboxa. Ten Xbox jest rewelacyjny, bo jest naprawdę malutki i łatwo go zabrać. Zawsze też mam ze sobą parę książek. Ostatnio czytam taką ciekawą, gdzieś tu mój palec, o jest mój palec, Biznes w kraju dziadów. Myślę, że każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, mógłby sobie taką książkę przeczytać, bo jest naprawdę ciekawa. Tam jest, przepraszam za bałagan, deska do prasowania jej ciuszki, tutaj kącik do picia i tak wygląda mój layout. Są dwa laptopiki, no i główny laptop gamingowy i do tego przepustnica i joystick. Więc tak wygląda moje miejsce do funkcjonowania w Taszkencie. Możecie się zapytać, jakie gierki mam, pewnie tutaj nie mam dużo, bo ta pamięć jednak tego Xboxa jest bardzo mała. Jak tu dać start, ciach. Mam zainstalowanego Cyberpunka, ostatnio sobie tu pogrywam. Forzę, 4, 5 i 7 Motorsport, bo jak już mówiłem, jednokrotnie jestem Forzaholikiem. I SnowRunnera, żeby sobie pociągać trochę drewna. Więc tak to wygląda. Dzień dobry. Znajdujemy się w Taszkencie, w Uzbekistanie. Mam dzisiaj dzień wolny, więc pomyślałem sobie, że pojadę do Muzeum Kolejnictwa. To jest Muzeum Kolejnictwa.
Co prawda kiedyś byłem w bardzo podobnym muzeum, tak się domyślam, że podobnym, bo, no bo tutaj był wszystkie sprzęty pewnie będą z byłego Związku Sowieckiego czy tam radzieckiego. No ale zobaczymy sobie, może będzie coś ciekawego. Na pewno będą duże parowozy z czerwoną gwiazdą. Jest i muzeum. Są ciuchcie, jakaś wąskotorówka. I oczywiście parowóz z wielką gwiazdą. Pięknie odmalowane. Ale zobaczcie. To było kiedyś dla małych ludzi, trzeba w głowę uderzyć. Ale tu chyba połowy rzeczy to nie ma. Trochę biednie. Nie no, poziom renowacji tego sprzętu jest no żaden. No. Po prostu pomaziali farbą, pędzlem. I tyle. Ale najważniejsze, że czerwone gwiazdy są, nie? Ale widać, że to jakiś ten. Nie ma ramków. No nie, bo niektóre nie mają ramków, nie? Koło. No, trzeba się tylko oddać już po tym? Tak, żeby szło tylko po szynie. Ale no szkoda, że to i te wszystkie tłoczy. To jakość jest naprawdę słaba tych renowacji. Słabo, słabo. Nie postarali się chłopaki. Tutaj tabliczka znamionowa, nawet 20 tysięcy warstw farby, nie da się już tego rozczytać nawet. Słabo. Nawet gumowy przewód jest pomalowany farbą. Ja, no, poziom odrestaurowania tego jest naprawdę słaby. Zobaczcie, światła są namalowane. Wszystko takie kiepsko to jest zrobione, naprawdę. Już ta lokomotywa nie przypomina wam SM31, chyba zwaną Trumna się nazywała, nie? Tak podobnie. Zobaczcie. A to jest taka do nauki IFR-a, bo nie ma okien. Tak. To się szkoliło. Ale jaki komin duży, co? No. To taki atomowy bym powiedział. Delikatny dieselek tutaj pracuje. Nie no, pięknie odrestaurowane, zobaczcie. I zobaczcie, jak można sobie radzić, nie? Nie macie młotka, to możecie sobie zrobić. I już macie młotek. Zabrakło funduszy na światła, to po prostu można je namalować farbą. Nie, to strażaki chyba były. Albo tak, faktycznie. Odbojnica. Nie światła, co czy nie? No, mógł być tu na górze, tu mógł być mocno, bo tu nawet widać po spawach. No, mogło tu być światło. No, średnie jest to muzeum, nie bójmy się tego powiedzieć, nie? Średnie. Sprzęt ciekawy? Średnie, delikatnie mówiąc. Konserwowany. Bo tak, konserwacja piękna, 20 warstw czarnej farby. Ale jakie opory za to dawał. No. Jedziemy teraz na market. Szurpią market. Ale właśnie, że tutaj się nie widzę samochodów. Każda jest taka w miarę podobna do siebie. No, no wy w следующий raz nie говорите market. Говорите bazar Чорсу. Bazar. Да. Хорошо, но теперь. Да, да, ну вы просто не знали же. Ну да, да. Если я в Польшу приеду, тоже не знаю. Тоже не знаю. Tutaj. Gdzie się? Stoi i sapie. Dyszy. Jest trochę policjantów.
Jaki jest najbardziej popularny kolor samochodu na ziemi? To jest Moskwicz, a to nie jest Moskwicz? To nie Moskwicz. To jest Moskwicz. Piękne. W dobrym stanie. Się zaczyna cały bazar, wielki, w Taszkencie są miski, noże. Jakieś takie rzeczy, noże. Mówią tak dobrze po angielsku, a tam gdzie mówią lepiej po angielsku, to więcej kasy płacisz. Tak? Aha. Za to, że mówią po angielsku? Talerz. Zobaczcie, jaki piękny ziu. I ma butle gazowe. Piękny. Uwielbiam. Ale bym jeździł. I gdzie idziemy, w którą stronę, Peter? A możemy, jeżeli chcesz zobaczyć w prawo, tutaj będzie się niż dookoła. Dobra. Ogólnie się idzie tutaj dookoła, możesz zobaczyć. Ale pójdziemy sobie na szczyty. Handel kwitnie. Są też pewnie perfumy oryginalne. Giorgio Armani i Louis Vuitton. Wziąłem tutaj tą i była, zapach ma znakomity. To jest szafran? Szafran. Ogólnie super tanio. Przebitka w porównaniu do Polski to jest ileś tam razy, 5, 6, nawet nie wiem, 10 razy taniej. Może szafran to wezmę. Tutaj troszkę przypraw. No. No, on już nie śmierdzi w sumie, no, że jestem zaskoczony. To się nazywa targ mięsny. Jaki na wymiar? No trochę jest tutaj towaru, cebula. Polisz cebula. Nie, no ładnie wyeksponowane, tylko na ile to ma z higieną, wiesz, no bo idzie ktoś kichnie ci do tego, smarknie. Słuchaj, zobacz, nikt nie kicha, nikt nie smarka, czy coś sobie zdobyła. No tak, a w sumie się jeszcze nie zatruliśmy tutaj ani razu, no nie? No właśnie, no. Raz twójce. O, tu są te. Kiedyś gdzieś zobaczycie taką chałwę, to możecie sobie kupić, bo jest pyszna po prostu. Są jakieś różne rodzaje. Ale ta zwykła biała jest najlepsza. Ja uwielbiam. Ale ja to jadłem. Uwielbiam. To jest pyszne. A tutaj są takie tradycyjne uzbekistańskie chlebki. Bardzo dobre swoją drogą. Zawsze w restauracjach dajemy jako przystawkę. No i dobrze, byliśmy w muzeum, byliśmy na targu. Czas wrócić do hotelu. A to jest to Pepsi, Pepsi City, Pepsi. Faktycznie, ale jaja. Ale jaja. Za chwilę będziemy mieli rzekę. Taka w miarę wartka. Poznajcie Normana. Chwilkę mnie nie było, ale już wracam powoli do świata YouTube'owego. Tak zajawkowo nabyłem sobie taki model, który chciałbym uruchomić. Kiedyś jak byłem mniejszym bobasem, to latałem zdalnie sterowanym samolotem. Mam go nawet jeszcze do dzisiaj, mi został. No, ale pomyślałem, że kupię coś większego. No i tu jest Twin Otter. Zaraz go otworzę. Już go otwierałem w sklepie chociażby, żeby wam pokazać. Jak to wygląda. Bardzo fajna zajawka z takimi modelami. Teraz wszyscy idą w drony, a tak taka klasyczna zajawka w modele zdalnie sterowane. Ja sobie jeszcze robię jedną ciężarówkę i kiedy mnie nie było na YouTube, jeszcze porobiłem takie półeczki na
klocuszki. No ale dobra. Otwieramy. Dobrze, tak to wygląda po otwarciu. Naprawdę fajnie to jest zrobione, bo już trochę to rozpakowałem. Bardzo lekkie, no bo to wiadomo, to jest balsa w większości. Generalnie rozpiętość to ponad 1,70 m. Także będzie kawałek sprzęta. Planuję go gdzieś tam powieszę, tak w narożniku może. I będzie sobie wisiał. Nawet otwierane drzwi. Całkiem ciekawa konstrukcja w środku jest zrobiona. I fajnie, że ją pomalowali też tak na taką farbą podkładową. No naprawdę fajnie to jest ogarnięte. Znaczy jak to poskładam, jak to będzie wyglądać. Na razie nie mam jeszcze całej elektroniki, bo ja mam aparaturę czterokanałową. Tu trzeba sześciokanałową, bo on jeszcze ma wysuwane klapy. Więc na razie tak na sucho go poskładam, a potem się zobaczy. Fajna zajawka, fajnie wrócić po latach do takiego modelarstwa RC. Ja miałem to robić później, jak skończę ciężarówkę, ale ciężarówkę pod postacią właśnie tego Maca schowałem z powrotem do pudełka i zająłem się budową tego, bo no strasznie mnie to zaintrygowało, takie nowe bawidełko. Tylko muszę teraz zacząć dokupywać tak naprawdę, bo nie mam z tego starszego samolotu, to te serwomechanizmy i cała elektronika będą za słabe tutaj, więc muszę teraz popatrzeć, co tutaj trzeba będzie kupić, jakie serwa, ile tych serw dokupić, no i wszystko tak na dobrą sprawę muszę kupić, bo tam do tego starszego modelu mam też aparaturę, ale jest czterokanałowa, tu jest potrzebna sześciokanałowa, bo ten samolot ma jeszcze wysuwane klapy. Więc trochę zabawy z tym jest. No i pewnie kosztowo też, bo tak podejrzewam, że żeby to zamknąć, tak sobie to wstępnie liczyłem, bo to dosyć duże elektryczne silniki trzeba wstawić, są dwa silniki. Tak patrzyłem, ceny trochę podrożały od kiedy ja pamiętam, jak kupowałem, bo teraz jeden taki silnik to kosztuje ponad 1000 zł, więc to już same silniki to dwa koła. Serwa też tutaj będą dosyć duże, mocne. No powiem, że jak to się zamknie, nie wiem, w 6000, żeby to latało, to będzie dobrze. Okazuje się, że to jest jednak dosyć drogie hobby. Zwłaszcza, że jeżeli wpakujecie tutaj sprzętu za 5-6 koła i rozwalicie to, co naprawdę może się wydarzyć, zwłaszcza na przykład mi, kiedy ja nie mam doświadczenia w lataniu tym, no to straty będą grube i na pewno łzy polecą.